Już teraz nic nie powiedzcie. Cześć, dzień dobry. Witajcie serdecznie. Natalia, który to live? Trzeci? Nie! Rany! Dobra, to, że ty liczysz. Dobrze, to widzisz, jednak się przydaje. Witamy serdecznie. Witamy Was na czwartym spotkaniu na żywo. Tak jak opowiadaliśmy w naszych newsletterach, dzisiaj porozmawiamy na temat pielęgnacji cery tłustej, a wybrałyśmy cerę tłustą, ponieważ? Ponieważ jest to jedna z tych cer, o których pytacie nas najczęściej, wobec których pojawia się najwięcej pytań, wątpliwości, jak pielęgnować, jakich kosmetyków używać, no i co zrobić, żeby ta cera wyglądała jak najzdrowiej. Oprócz tego dokładnie od teraz aż do 13 trwa hot sale na stronie zieja.com i tam z 30% rabatem możecie kupić serię do pielęgnacji cery tłustej, czyli jeju, nuno i liście manuka. Także przypominamy, że promocja ta dotyczy tylko tych serii, trwa na stronie zieja.com, a dla wszystkich, którzy wcześniej zapisali się do bazy SMS-owej, jest też 10% dodatkowego rabatu, czyli dla wszystkich naszych klubowiczów, dla wszystkich uczestników naszej bazy newsletterowej można dzisiaj te kosmetyki dostać z rabatem równym 40%. A jeśli jeszcze nie jesteście zapisani, to jest właśnie dobry moment, żeby do naszego Ziaja Klub dołączyć, bo dzieją się tam całkiem ciekawe rzeczy, jak na przykład właśnie takie informacje. I bardzo wiele innych również ciekawych ofert, informacji, rabatów, dlatego zapraszamy. Zapraszamy. I zanim przejdziemy do rozmowy na temat cery tłustej, to również przypominam, że możecie do nas cały czas pisać, możecie pisać swoje pytania, a my, właściwie to Natalia bardziej jako nasz ekspert, będzie na te pytania na bieżąco odpowiadać. Mamy też przygotowane pytania, które kilka dni temu zadaliście nam podczas sesji... Na naszym Instagramie. Tak, podczas sesji Questions and Answers. Także zaraz przejdziemy do sedna. Już z góry dziękujemy za wszystkie reakcje, za wszystkie uśmieszki, serduszka, lajki, bo my tutaj mamy, właśnie wszystko się wyświetla i podgląd. Powiem Wam, mamy podgląd, który nam tutaj udostępnia Magda, bo jeszcze muszę też przypomnieć, że tu jest cały nasz zespół. Team. Tak, także tutaj pracujemy razem z Magdą, z Anią, z Małgosią, które nam bardzo pomagają w tym, żeby na dzisiejszy live jak najsprawniej przeszedł. Tylko my możemy ewentualnie coś zepsuć. Postaramy się nie. To jest presja. Ale już tutaj właśnie patrzę, że ktoś do nas napisał, Jarosik, że ma te produkty, że są super i poleca je swoim obserwatorom. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami i jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to śmiało je zadawaj właśnie teraz. A skoro o pytaniach mowa, tak, to może ja od razu przejdę właśnie do pierwszego pytania, które pojawiło się kilka dni temu na naszym Instagramie. I właściwie takie pytanie, wydaje mi się, że całkiem przyjemnie wprowadzi nas temat skóry tłustej. Bo właściwie co to znaczy, że skóra jest tłusta? Na podcastach, bo mamy też przecież podcasty. Do którego serdecznie zapraszamy, bo właśnie można też dowiedzieć się tam jeszcze więcej informacji na temat właśnie pielęgnacji skóry tłustej. Skóry tłustej, jest też skóra sucha, tam też będziemy opowiadać o tym, jak można poznać skórę suchą. Ale teraz właśnie, jak można poznać skórę tłustą? Skąd ja wiem, że moja skóra jest akurat tłusta? Rzeczywiście, czasami można odnieść mylne wrażenie, czy moja skóra aktualnie po prostu jakoś sytuacyjnie wydzieliła więcej sebum, czy po prostu taka jest jej kondycja, taki jest aktualny jej stan, że możemy ją określić jako skórę tłustą. Skóra tłusta charakteryzuje się długotrwałą, a nie sytuacyjną nadprodukcją sebum. Sebum, czyli można powiedzieć potocznie takiego łoju, który jest produkowany przez nasze gruczoły łojowe. I żeby upewnić się, czy nasza skóra jest tłusta, ja proponuję wykonać bardzo prosty test chusteczki. Test chusteczki, coś wiem o tym. Tak, jeżeli chcemy wiedzieć tak naprawdę, czy nasza skóra jest tłusta, zachęcam do tego, żeby rano, po obudzeniu się, kiedy nasz układ jeszcze właśnie wydzielniejszy, nasz układ nerwowy jeszcze jest spokojny, przyłożyć sobie tą chusteczkę do twarzy, dokładnie ją dopasować do kształtu naszej twarzy, następnie ją oderwać i zobaczyć, jaka część chusteczki została pokryta sebum. Jeżeli zobaczymy intensywną warstwę sebum na powierzchni chusteczki,
mamy pewność, że nasza skóra jest tłusta. I to będzie ze sobą ciągnęło bardzo konkretne potrzeby, zadania i całą rutynę pielęgnacyjną. No właśnie, a ja tak teraz pomyślałam, że my nie powiedziałyśmy o jednej ważnej rzeczy. Popatrzę sobie na te tutaj, może ja tutaj się Państwu pochwalę. O matko, rzeczywiście, no to jest fopa z naszej strony, ale mówiłam, że my tylko możemy coś źle zrobić. To już się stało. Tak. Mamy dla Państwa niespodziankę. Dzisiaj postanowiłyśmy dla Państwa przygotować zestaw kosmetyków Ziaja. Są to kosmetyki przeznaczone właśnie dla cery tłustej. Marta pokazuje kosmetyki z serii oczyszczanie liście manuka. Dalej oczyszczanie liście manuka. O, przepraszam, miały być inne. Mamy kosmetyki z serii Nuno, a także są kosmetyki z serii Jeju. Te kosmetyki są przeznaczone dla Was, a konkretnie dla osoby bądź osób, które będą najbardziej aktywne, które będą zadawały nam pytania, które będą nas tutaj wspierały. Chcemy w ten sposób też podziękować za dotychczasową aktywność, no i zachęcić do następnej. Ale najlepsze jest to, że to nie my wybierzemy osobę, która zada najciekawsze pytanie, tylko wybierze ją Magda, której Państwo nie wiedzą, ale jest bardzo podekscytowana. Jest z nami cały czas. Tak, jest z nami cały czas, czuwa nad tym, żeby tu wszystko było tak jak trzeba. I tutaj właśnie, widzę, że mamy pytanie. Natalia, czy jesteś gotowa na pytanie nie o cerę tłustą? Spróbujmy. Czy w serii Ziaja, czy w naszym portfolio produktowym jest coś na przebarwienia hormonalne po ciąży? Aha, jak najbardziej możemy na to pytanie odpowiedzieć. Posiadamy w naszej ofercie produkty na przebarwienia, które możemy również skierować w kontekście przebarwień o charakterze hormonalnym. I tutaj zapraszam do skorzystania z kuracji wybielającej Ziaja Med. Zachęcam do tego, żeby właśnie, jeżeli te przebarwienia pojawiają się na skórze w trakcie ciąży, wstrzymać się i dopiero po zakończonym okresie połogu aplikować te produkty. Mamy tam taki intensywnie wybielający składnik. Jest to inhibitor tyrozyny. Jest to palmitynian chromanylu, który właśnie będzie nam mocno regulował produkcję melanocytów, melaniny w ogóle w naszej skórze i w ten sposób doprowadzi do wyrównania kolorytu na skórkę. Także w tym przypadku zdecydowanie kuracja wybielająca Ziaja Med będzie właściwą odpowiedzią na to pytanie. Tutaj jeszcze Żywiczka Serafin pisze do nas, że bardzo lubi serię do cery naczynkowej, że bardzo poprawiła się jej kondycja skóry i fajnie by było, gdyby był jakiś serum z tej serii. Bardzo dziękujemy za sugestie. Musicie wiedzieć, że jak tylko Wy do nas piszecie propozycje produktowe, produktów, żeby dodać, albo może ewentualnie jakiś zapach, to my każdorazowo przekazujemy to do naszego laboratorium. Do naszego rejestru pomysłów. Tak, te pomysły są dyskutowane. Także wszystkie inspiracje, którymi dzielicie się z nami, jak najbardziej są przez nas gromadzone i, tak jak powiedziałam wcześniej, przedyskutowywane, rozważane celem dopasowania oferty właśnie do Waszych potrzeb. Zresztą niejednokrotnie Wasze prośby są spełniane, jak w przypadku, może niewielu z Was już pamięta, ale seria Pielęgnacyjne Przysmaki była kiedyś limitowana. To prawda i właśnie dlatego, że byliście tak nią zainteresowani, tak chętnie ją kupowaliście, trafiła do regularnej sprzedaży. I podobnie seria, która kiedyś była serią Limitowane Lato do włosów kręconych, również jest w naszej ofercie już na stałe. A wszystko dlatego, że pisaliście do nas wiadomości i myśmy je przekazywali. No i dzieje się. Marta, to jest całe mnóstwo pytań. Jest mnóstwo pytań, zobacz, naprawdę. Wspaniale, bardzo, bardzo nam miło, że zadajecie pytania. Dziękujemy za reakcję i przechodzimy do pytania kolejnego. The Crazy. To nie my. Opowiedzcie, panie, coś więcej o liściach manuka. Tak myślałam, że jak pokażę, że tam są liście manuka i rzeczywiście, że te liście manuka będą w promocji, nie ma zaskoczenia. Będzie dużo pytań, bo rzeczywiście jest to jedna z naszych bardziej bestsellerowych serii. Marta, to ja w takim razie odpowiem dosłownie na to pytanie. Tak. Zacznę od samych liści manuka. Dlaczego? No widzisz, liście manuka. No właśnie, dlaczego w ogóle postawiliśmy na liście manuka w serii oczyszczającej, antybakteryjnej, skierowanej do skóry tłustej, do skóry trądzikowej. Tak się składa, że mamy tutaj ekstrakt z liści manuka. W naszej ofercie znajduje się również maseczka z miodem manuka, chciałam zauważyć. Tak, natomiast tutaj nas interesuje konkretnie ekstrakt z liści manuka. Liście rośliny manuka, które rosną przede wszystkim na terenie
terenie Nowej Zelandii. Jest to taki zimozielony krzew, nazywamy go takim evergreenem, który będzie rzeczywiście miał fenomenalne właściwości dobroczynne do naszej skóry. Cząsteczki, które są zawarte właśnie w ekstrakcie z liści manuka, mają bardzo silne działanie antybakteryjne. Antybakteryjne między innymi dla bakterii trądzikowych, dlatego właśnie z tego względu ten ekstrakt zdecydowaliśmy się umieścić w serii oczyszczanie liście manuka. Warto jednak zauważyć, że ten sam ekstrakt z liści manuka będzie wykazywał działanie łagodzące w kontekście takich podrażnień związanych ze stanem zapalnym skóry, który bardzo często towarzyszy cerze tłustej bądź też trądzikowej. Musimy mieć na względzie to, że jeżeli nasza skóra produkuje nadmierną ilość sebum, jest to idealne środowisko, idealna pożywka dla bakterii trądzikowych. Jest to idealne również środowisko, idealne takie warunki do tego, żeby tworzyły się stany zapalne na skórze. Jest to idealne również środowisko, idealna okoliczność do tworzenia się zaskórników, które będą powodowały w przypadku późniejszego utleniania się pojawianie się wągrów na skórze. Będzie to również powodowało zmianę kolorytu skóry, taki lekko ziemisty z racji utleniania się tego sebum. Więc myśląc o pielęgnacji skóry tłustej, w kontekście, oczywiście teraz mówię serii manuka, myślimy z jednej strony o działaniu antybakteryjnym, ale wracając do tytułu serii, oczyszczanie liście manuka, bardzo mocno koncentrujemy się na tym, żeby również oczyścić skórę z nadmiernie produkowanego sebum. Ja chciałabym jeszcze, Marta, powiedzieć, że osobiście bardzo lubię serię oczyszczanie liście manuka z jeszcze jednego względu. Opowiadaj. Ta seria, o tym jakby nie mówimy, że tak powiem, w pierwszej kolejności, ale warto powiedzieć to naszym słuchaczom, obserwatorom, widzom, że w tej serii znajdujemy również różnorodne kwasy. Znajdujemy tutaj kwasy migdałowe na przykład, chociażby w kremie mikrozłuszczającym. Ten kwas migdałowy jest w stężeniu 3%. Tak, to właśnie ten, o którym mówisz. Mamy na przykład krem na noc. Krem mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. Myślę, że jak widzicie okno naszego spotkania, to tam na dole wyświetlają się na bieżąco produkty, o których mówimy, także jeśli chcecie bardzo szybko je odnaleźć, to po prostu wystarczy kliknąć w link, przeniesieni zostaniecie na stronę zia.com, gdzie trwa hot sale właśnie minus nawet 40% na tę serię, czyli liście manuka, jeju oraz nuno. Również kwas migdałowy znajdziecie wraz z kwasem laktobionowym w toniku zwężającym pory. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie, jest to nasza też autorska kompozycja zapachowa. Także większość. Jak wiele naprawdę naszych kompozycji, także to dodatkowy atut. Mówiłam o kwasie laktobionowym, migdałowym. Mamy również kwas oleanolowy, który znajduje się w kremie na dzień. To jest taki kwas, który ma za zadanie normalizować produkcję sebum. No bo oczywiście to sebum jest nam potrzebne, ale wszystko jest kwestią właściwych proporcji. Oczywiście. Także tutaj znajdziemy taką ciekawą propozycję kremu na dzień, który nie tylko ma właściwości takie korygujące, normalizujące, ale również będzie wykazywał właściwości nawilżające. Ponieważ warto to podkreślić, o czym też mówiłyśmy w podcaście dotyczącym skóry tłustej. Ziaja Lab Story na Spotify. Zapraszamy i przypominamy. Pielęgnacja skóry tłustej to nie tylko działanie antybakteryjne, oczyszczające, matujące, to jest również konieczne działanie nawilżające. Każda skóra, również skóra tłusta, wymaga odbudowy płaszcza hydrolipidowego w zakresie składników nie tylko tych lipidowych, ale również składników nawilżających. I tutaj te składniki nawilżające znajdziemy podane w bardzo lekkiej formie, niekomedogennej formie, niezatykającej porów skóry. Dlatego myślę, że to połączenie kremu na dzień i na noc jest taki absolutny must have w kontekście takiego kompleksowego działania pielęgnacyjnego. Powiedziałam, że krem na dzień to jest normalizacja, a także nawilżanie. Z kolei krem na noc to będzie działanie złuszczające i regenerujące naszą skórę. Musicie wiedzieć Państwo, że Natalia w bardzo taki zgrabny sposób przechodzi z jednego tematu na drugi, ponieważ chciałam po prostu powiedzieć, że właśnie takie pytania padają bardzo często. To znaczy, jeśli mam skórę tłustą,
czy to oznacza, że ja nie powinnam jej nawilżać? I właśnie dokładnie tak jak mówi Natalia, jak najbardziej nawilżać ją należy. Tutaj może jeszcze powiem Pani Agnieszce. Pani Agnieszko, dzień dobry. Jeśli ma Pani pytanie o pielęgnację 50+, proszę śmiało zadawać. Skóra tłusta to nie tylko młoda skóra. Właściwie każdy może mieć skórę tłustą. Tutaj jakby wiek nie ma aż tak dużo do... Coraz częściej rozmawiamy o skórze tłustej, trądzikowej, problematycznej u osób dorosłych. Tak, ja dokładnie pamiętam, jak zwalnialiśmy serię Jeju, która ma taką informację na opakowaniu, że to jest Jeju młoda skóra. Mieliśmy bardzo dużo pytań dotyczących właśnie tego, czy jeżeli mam skórę dojrzałą, to czy mogę stosować kosmetyki na opakowaniu, których napisane jest młoda skóra. I odpowiedź jest jak najbardziej tak. Zresztą też padło takie pytanie kilka dni temu. Czy jeżeli mój nastolatek w domu ma skórę tłustą, używa produktów Jeju, czy ja również mogę je używać, jeśli widzę na swojej twarzy wypryski niedoskonałości? Nasze produkty, drodzy Państwo, są produkty rodzinne. I te kompozycje, tak jak firma. Dlatego też staramy się tworzyć receptury, z których będą mogli korzystać różni członkowie rodziny. W przypadku pielęgnacji skóry trądzikowej, skóry tłustej, jak najbardziej seria Jeju będzie rekomendowana zarówno dla nastolatków, jak i dla osób dorosłych. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku serii oczyszczanie liście Manuka, tutaj mamy wysokie takie działanie antybakteryjne, również złuszczające z uwagi na obecność kwasów. Natomiast w przypadku serii Jeju mamy silne działanie łagodzące podrażnienie skóry, niwelujące właśnie zaczerwienienie, w drugiej kolejności antybakteryjne. Właśnie tutaj zobaczyłam, że jest takie pytanie, Szacia nam zadała pytanie, czy seria Jeju jest przeznaczona dla młodszych buziek, czy 28+ też jest ok? 28+ to też jest młodsza buźka. Ale oczywiście odpowiedź to tak jak Natalia przed chwilą wspomniała, jak najbardziej. Tutaj jeszcze może odpowiedzmy na kolejne pytanie TheCrazy9639. Czy coś z ziajki na blizny jest? Chciałam tylko powiedzieć, że dużo ludzi pisze do nas ziajka, zamiast zieja to ziajka. To jest bardzo urocze. I oczywiście, oczywiście wiemy, że nie chodzi tutaj o serię ziajka dla dzieci, tylko generalnie o nasze produkty. Tak. Czy coś mamy na blizny w naszej ofercie? Byłoby przydatne, żeby powiedzieć, o jakie blizny chodzi. Jeżeli myślimy o bliznach potrądzikowych, taką podstawą pielęgnacji będzie przede wszystkim dogłębne złuszczanie skóry. I tutaj będziemy rekomendować przede wszystkim peelingi. Na pewno ciekawą propozycją będą peelingi albo z oczyszczania liścia Manuka, jeżeli chodzi o codzienną pielęgnację. Możemy również skorzystać z serii Jeju i tutaj znajdujemy pastę w czarne kropki przeciwzaskórnikom, delikatnie złuszczającą. W ramach takiej pielęgnacji domowej myślę, że to jest jak najbardziej dobry pomysł, żeby z takiej pasty skorzystać. Zresztą ją można stosować, jeśli nie ma się bardzo wrażliwej skóry, nawet codziennie, w przeciwieństwie do pasty oczyszczanie liście Manuka, którą stosujemy 2-3 razy w tygodniu najczęściej. Tutaj być może zaskoczę również moją podpowiedzią. W naszej ofercie nawiązuję do działania właśnie złuszczającego. Mamy w saszetce mikrodermabrazję z serii Anudoro. Nie zdziwcie się proszę, jeśli nie będzie tej saszetki na dole, ponieważ Natalia mówiąc to zaskoczyła też pewnie Magdę. Tak, ale po prostu wpadł mi taki pomysł do głowy, ale możecie Państwo je znaleźć, ten produkt chociażby na naszej stronie ziaja.com, czy też w naszej ja też teraz skoda. Zaskoczyłam Magdę. Zmierzam do tego, że też ten produkt, on zawiera takie silne składniki peelingujące, złuszczające, mamy tam dosyć intensywnie działającą krzemionkę, która będzie również bardzo fajnym wsparciem w kontekście złuszczania martwego naskórka i w ten sposób wygładzania blizn potrądzikowych. Natomiast generalnie w kontekście takiego wyrównowania kolorytu skóry, działania złuszczającego na co dzień, seria oczyszczanie liście Manuka będzie dobrym rozwiązaniem. Szczurello, myślę, że odpowiedziałyśmy na Twoje pytanie, co stosować na cerę tłustą. Jak najbardziej serie, o których teraz mówimy, które również teraz do 13 na stronie ziaja.com są dostępne w ramach naszego hot sale, czyli minus 30% oraz dodatkowe 10% dla zapisanych do bazy SMS.
A jak ktoś nie jest zapisany do bazy SMS, to Magda, teraz. To raz, a Magda na pewno wrzuciła w komentarzu ten kod, który trzeba wpisać, więc wiecie, w razie co, a to między nami. I teraz tak, właśnie tak myślałam, że jak będziemy mówić o cerze tłustej, to padnie pytanie o włosy, o przetłuszczające się włosy i tak tutaj też się stało. Prośba o polecenie czegoś do przetłuszczających się włosów. Czy będzie to jeju? Możemy zaproponować jeju oczywiście szampon. Mamy tutaj bardzo ciekawą kompozycję recepturową, która zapewni nam nie tylko fajne oczyszczenie włosów z nadmiaru sebum, ale również znajdziemy tam bardzo ciekawe składniki pielęgnacyjne, które zadbają o stan skóry naszej głowy. Znajdujemy tam na przykład olej z kamylii japońskiej, który przepięknie będzie nawilżał, jak również zmiękczał na skórek znajdujący się na naszej głowie. Znajdujemy również w tej ofercie bardzo przyjemne kondycjonery dla naszych włosów, które spowodują, że te włosy stają się miękkie. Bardzo łatwo można je rozczesywać. Oprócz tego w serii jeju do włosów znajdujemy odżywkę. Odżywka w sprayu, jest to taka dwufazowa odżywka, którą jest zawsze... Jest fantastyczna. No właśnie, ona jest naprawdę fajna, zawsze trzeba ją wstrząsnąć przed użyciem. Ona nam pomaga rozczesywać włosy. Ona może być stosowana, uwaga, już od trzeciego roku życia. Tak, i właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć, jako mama córki z długimi włosami. No właśnie. Mogłam się przekonać o tym, na szczęście na jej skórze. Ale prawda jest taka, że Państwo też często do nas piszecie z prośbą o pomoc w rozczesywaniu właśnie dłuższych włosów dzieci. I to jest ten produkt. Tak. Dwufazowa odżywka jeju. Pięknie pachnie. Mamy tutaj kilka nut. Jest to mango, kokos i papaja. Ten sam zapach znajdziemy właśnie we wszystkich różowych kosmetykach z serii jeju. Ten zapach przepięknie się utrzymuje na włosach, a co najważniejsze, możemy rozczesywać te włosy bez takiego wrażenia ciągnięcia, bez nieprzyjemnego wrażenia wyrywania włosów. Tak. I teraz właśnie, bo bardzo często, bo my mówimy tutaj o cerze tłustej, ale padło tutaj pytanie o cerę mieszaną. Jaką serię możemy polecić do cery mieszanej? I właściwie... Tutaj jak najbardziej możemy też na to pytanie odpowiedzieć, korzystając z naszej oferty, chociażby jeju, chociażby oczyszczanie liściem manuka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ cera mieszana łączy w sobie charakterystykę skóry tłustej wraz ze skórą suchą. W przypadku cery mieszanej zaproponowałabym przede wszystkim dwa produkty. Po pierwsze będzie to żel oczyszczający z serii oczyszczanie liściem manuka, którego celem jest ograniczenie nadmiernej produkcji sebum. Następnie krok drugi to będzie owy krem nawilżający balans, który chciałabym zauważyć, że oprócz tego, co powiedziałam wcześniej, czyli właściwości korygujących i nawilżających, zawiera w sobie dwa również bardzo ciekawe składniki. Po pierwsze, jeszcze. Tak, po pierwsze mamy tutaj pigmenty, które będą nam wyrównywały kolory skóry. One są niewidoczne gołym okiem, one są niewidoczne jakby w masie produktu, natomiast rzeczywiście powodują wrażenie wyrównania kolorytu skóry. Pigment Balance. Drugi z kolei składnik to jest alga Laminaria ochrolełka. To jest taka brunatnica, której zadaniem jest niwelowanie podrażnień stanów zapalnych na naszej skórze, co w przypadku cery mieszanej jest również częstym objawem. Także te dwa produkty bym uznała za taki absolutny must have. Dla osób, które są zainteresowane jeszcze inną propozycją serii jeju, mogę zaproponować na przykład maskę do twarzy, jak również mus do twarzy. To są takie produkty, które mogą być stosowane wymiennie. Będą posiadały w sobie dużo tych składników też nawilżających, zmiękczających. Więc w zależności od tego, czy moja skóra mieszana jest w tym momencie bardziej w stronę tłustej, wtedy manuka. Jeżeli bardziej w stronę skóry suchej, wówczas seria jeju. To ja od razu tutaj odpowiem, bo Żywiczka Serafin pyta nas, czy wprowadzimy w przyszłości produkty z retinolem. Ja odsyłam na stronę zieja.com i jak tam w wyszukiwarkę wpisze się retinol, to okaże się, że nie tylko je mamy, ale mamy już je też całkiem długo, także zapraszamy na stronę zieja.com, gdzie jednocześnie trwa promocja na właśnie serię, o których mówimy dzisiaj tutaj z Natalią. I to jest takie bardzo przyjemne pytanie. Nie wiem, czy ono gdzieś nie uciekło, ale jestem ciekawa od
odpowiedzi, więc tobie je zadam. Co jest twoim ulubieńcem z ziajki? I tu znowu ziaj, ale ziajki uwielbiam. Przyznam, że też bardzo dziękuję za to pytanie. Z chęcią na to pytanie odpowiem. Tutaj trochę się odsłonię, bo rzeczywiście ja przez bardzo wiele lat walczyłam z bardzo masywnym trądzikiem i ja nie mogłam się absolutnie go pozbyć, natomiast od wielu lat stosuję produkty ziaja, dlatego też jest mi łatwo o nich opowiadać. Niemniej aktualnie już nie mam skóry tłustej i trądzikowej, mam inne potrzeby pielęgnacyjne na dzień dzisiejszy. Poczekaj, co też pokazuje, że skóra się zmienia. To, że dzisiaj kupią Państwo produkty do cery tłustej, nie oznacza, że za kilka lat to nadal będzie rodzaj cery, jaką posiadacie. To prawda. Ta skóra bardzo ewoluuje i na to ma wpływ mnóstwo czynników, m.in. Świadoma pielęgnacja. Na dzień dzisiejszy, Marta, moim numerem jeden w pielęgnacji jest esencja rewitalizująca z witaminą C, ziajamet. Jeżeli ktoś zapyta mnie, co jest moim produktem numerem jeden, na dzień dzisiejszy to jest właśnie ten produkt, którego uwielbiam stosować rano i wieczorem, który mi przepięknie rozświetla skórę. Moja skóra jest jednocześnie wrażliwa. Mogę spokojnie go używać również pod podkład. Podkład się rewelacyjnie utrzymuje. Na moją skórę nie reaguje zaczerwienieniem. Jest po prostu rozświetlona. Wspaniale. To ja jeszcze tylko powiem, że moim z kolei... No właśnie. Ananasowy peeling do ciała. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie wieczorem, po takim dniu pełnym wrażeń, ten prysznic szybki, wiadomo, pukają do drzwi, ale właśnie nałożenie tego mikroskrabu pozostawia tak wspaniały, orzeźwiający zapach, a już w ogóle ten ananas się absolutnie kojarzy z wiosną, z tym właśnie początkiem dopiero. Absolutnie uwielbiam. Ale u mnie moje ulubieńce zmieniają się przynajmniej raz w tygodniu, także następnym razem zapytajcie, to będzie inne. Mniej stała w uczuciach, Marta. Jestem kosmetycznie mniej stała w uczuciach. No dobra, no to szukamy tutaj dalej pytania. Co możemy polecić dla osoby z łuszczycą? To też nie jest pytanie o cerę tłustą, ale dosyć ważne, więc odpowiedzmy może. Jeżeli chodzi o skórę osoby cierpiącej na łuszczycę, najbliższa seria, która przychodzi mi do głowy, to jest seria z ziaja med, seria z ekstraktem z siemienia lnianego. Ona jest skierowana, to jest nasza nowość, skierowana do skóry łuszczącej się. Możemy ją zaproponować w kontekście właśnie takiego silnego regenerowania skóry, również przeciwdziałania czynnikom prozapalnym na naszą skórę. Jest to seria absolutnie bezzapachowa, nie ma tutaj żadnej kompozycji perfumeryjnej. Jest to seria bazująca również na składnikach organicznych. Jest to ekstrakt z siemienia lnianego, mamy tam fitosterole z owoców granatu, glukozy, malto oligozylowy i całą plejadę innych wspaniałych składników, które z pewnością sprawdzą się w pielęgnacji cery z łuszczycą. Tą serię natomiast rekomendujemy od 17 roku życia. Mam dla Ciebie tutaj miły komentarz, właśnie dla nas, tak, że mamy bardzo miłe głosy. Bardzo dziękujemy. Bardzo nam miło. A jeśli podobają Wam się nasze głosy, to zapraszamy do odsłuchania podcastów, gdzie też się wypowiadamy na tematy pielęgnacji, czy to skóry tłustej, skóry suchej. I tutaj też przypominamy, jesteśmy bardzo otwarte na Państwa sugestie, o czym chcielibyście posłuchać. I już od razu możemy powiedzieć, że planujemy nagranie również odcinka na temat włosów, pielęgnacji włosów, porowatości włosów, bo właśnie trendu takie pech wiadomości od Was dostałyśmy. Także dziękujemy, zapraszamy. Znajdziecie nas na Spotify, wystarczy wpisać Ziaja Lab Story i zachęcamy do słuchania i też prosimy Was o feedback, bo w sumie jesteśmy ciekawe, co sobie myślicie, dokładnie tak. Jest tutaj, zobacz, znowu nie o cerze tłustej, ale myślę, że to są bardzo ważne tematy, zwłaszcza o tej porze roku. Jaka seria jest najlepsza do cery suchej? Nie ma jednej najlepszej, to od razu mogę powiedzieć, naprawdę. Mamy portfolio bardzo szerokie, także nie ma jednej najlepszej, ale może powiedz taką, jedną taką teraz, jaką masz na końcu języka. No mam, więc mój pomysł jest... W ogóle nie jestem zdziwiona. No tak, mamy bardzo dużo tych serii, które byłyby skuteczne w kontekście nawilżania. Pomyślałam sobie dzisiaj o serii Ziaja Naturalnie Pielęgnujemy,
to jest seria, która będzie zawierała w sobie dużo składników nawilżających, ale również składników odżywczych, bo tutaj jeszcze raz chciałabym przypomnieć, pielęgnacja obejmuje nie tylko usuplenie składników nawadniających, ale również natłuszczających skórę. W ten sposób rozumiemy świadomą pielęgnację odbudowującą nasz płaszcz hydrolipidowy, a więc jak sama nazwa wskazuje, składający się z obu tych części, więc do tej serii mogę na pewno odesłać. Kolejna seria taka nawilżająca, seria Kozie Mleko, nasz klasyk. Taki jeden z naszych bestsellerów. Ania się uśmiecha. Ania się uśmiecha, chciałam powiedzieć. Ania uwielbia serię Kozie Mleko. Następnym razem, jak zapytacie się o ulubioną pielęgnację Ani, Kozie Mleko. Tak. Mamy tutaj hydrolizat z koziego mleka. Mamy dużo również mikro i makroelementów, które rewelacyjnie będą nawilżały skórę suchą. Jest to seria perfumowana, natomiast jest to bardzo delikatna, łagodna kompozycja zapachowa. Seria wykazuje właściwości nawilżające, jak również niwelujące pierwsze zmarszczki. To ja Ci teraz zrobię roller coaster pytaniowy. Zostawimy pielęgnację. I'm ready. Uważaj. Skąd nazwa ziaja i co ona oznacza? O rany! Drodzy serdecznie Państwo, serdecznie pozdrawiamy nasze szefostwo. Pozdrawiamy nasze szefostwo. Nazwa ziaja pochodzi od nazwiska założycieli, od pana Zenona i Aleksandra Ziaja. Tak właśnie oni się nazywają. Także firma nie tylko rodzinna jest z nazwy, ale również z atmosfery, która tutaj panuje, i z receptur, które, tak jak powiedziałam, są dla wszystkich członków rodziny. I przechodząc zgrabnie do pielęgnacji cery tłustej, chciałabym, już pół godziny właściwie trwa nasze spotkanie. Czuję, że dzisiaj będzie troszkę dłużej, bo pytań jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Zresztą może przypomnę tak na koniec o tej naszej torebeczce pełnej skarbów dla najbardziej aktywnych odbiorców. Co możemy polecić, a Andia pyta, do pielęgnacji twarzy dla dziewięciolatki ze skórą skłonną do zaskórników i wyprysków? Bo rzeczywiście seria jeju tak naprawdę jest przeznaczona dla osób powyżej 12 roku życia. Dokładnie tak. Natomiast dla młodszych osób polecimy serię Nuno. O tej serii dzisiaj jeszcze nie powiedziałyśmy, a myślę, że zasługuje ona jak najbardziej na uwagę. Absolutnie, także się zgadzam. Dziękujemy też za to pytanie. Serię Nuno też mamy dzisiaj ze sobą. Mamy tutaj trzy produkty, które chcemy pokazać. Po pierwsze żel myjący, normalizujący. To jest krok pierwszy w pielęgnacji. Mamy tutaj bardzo łagodne składniki roślinne, które będą wykazywały łagodne działanie oczyszczające, jednocześnie nie niszczące tego płaszcza ochronnego skóry. Mamy tutaj składniki, które oczywiście nie zawierają alkoholu, mają łagodną kompozycję zapachową. Mamy tutaj ekstrakt szałwii lekarskiej, mamy prowitaminę B5, także takie łagodne składniki na pierwsze zmiany trądzikowe u najmłodszych. Krok drugi, to będzie tonik normalizujący. Dla osób właśnie, które mają pierwsze wągry, jakieś zanieczyszczone pory, pamiętajmy, że stosowanie tonika jest absolutną koniecznością w celu nie oczyszczenia skóry, a utrzymania kwasowego pH skóry. Kwasowe pH skóry zabezpiecza naszą skórę przed namnażaniem się bakterii trądzikowych. Bakterie trądzikowe uwielbiają zasadowe środowisko, my natomiast będziemy zakwaszać środowisko tonikiem, w ten sposób ograniczamy namnażanie bakterii trądzikowych. I krok trzeci to jest krem normalizujący, bardzo lekka konsystencja, preparat, który może być stosowany codziennie, nawet w przypadku bardzo delikatnej skóry. Tutaj, drodzy Państwo, znajdujemy nawet kwas salicylowy. Mówię o tym celowo, ponieważ kwas salicylowy przepięknie wysusza pierwsze zmiany trądzikowe, będzie również bardzo pomocny w redukcji obecnych zmian bakteryjnych. Pani Alina pyta, co zawiera zestaw seria liście manuka. Tutaj odsyłamy na stronę. Wystarczy wpisać liście manuka na stronie ziaja.com. Tam też pojawi się cały spis produktów. I znowuż tutaj też pada pytanie, co dla mężczyzn. Tak na dobrą sprawę, myśmy nie mówiły, że ta pielęgnacja jest dla pań. Tak, jest to uniwersalna seria. Absolutnie uniwersalna. Zresztą już nieraz, nie dwa o tym mówiłyśmy, także podczas naszego spotkania na żywo dotyczącego pielęgnacji męskiej. Nasze produkty jak najbardziej można stosować
zarówno mogą stosować zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dlatego zapraszamy... Również panów do korzystania z tych produktów. Zapraszamy serdecznie. No tak, tutaj mamy kosmetyki do twarzy dla 14-latki z problemami typu uczulenia i zaczerwienienia. Co możemy polecić? To właściwie jest dosyć trudne pytanie, ponieważ to też zależy od tego, na co jest taka osoba uczulona. Dlatego na każdym produkcie jest podany dokładny skład. Można prześledzić wszystkie składniki aktywne. A co najważniejsze, za każdym razem, jeśli próbujecie nowego kosmetyku, nie nakładajcie go na całą twarz, nie nakładajcie go na całe ciało. Niech to będzie kawałek, niech to będzie fragment. Sprawdźcie, jak skóra reaguje, jak po prostu, po prostu jak reaguje. Tak, jeżeli skóra jest wrażliwa, no to takie testy są szczególnie zasadne. A w przypadku 14-latki, która ma skórę bardzo wrażliwą, tak, skłonną do alergii, podrażnień, odsyłamy, drodzy Państwo, do serii Ulga, która będzie adekwatna na potrzeby również młodej skóry z dużą wrażliwością, jak również możemy zaprosić do korzystania z kosmetyków z serii Ziajamet, chociażby z kuracji lipidowej. Tylko tutaj już się skupiamy nie na problemach skóry tłustej, trądzikowej, a na samej wrażliwości skóry. Oliwka pisze nam, że tonik z serii Jeju to jest produkt, który nigdy nie zniknie z jej toaletki i uwielbia go całym sercem. Jest nam bardzo miło, bardzo dziękujemy. Hubi pyta, czy Gdańskin jest dobry dla skóry mieszanej? Seria Gdańskin może być stosowana przez osoby, które posiadają skórę mieszaną. Pamiętajmy, że seria Gdańskin to przede wszystkim nawilżanie. Nawilżanie jest uniwersalną potrzebą pielęgnacyjną każdego rodzaju skóry, również skóry mieszanej, więc jeżeli komuś zależy na intensywnym efekcie nawadniającym skóry, wówczas Gdańskin będzie właściwą propozycją. I tutaj mamy też bardzo przyjemny komentarz Agniesik. Używam żelu myjącego, kremu na dzień i kremu na noc z serii Liście Manuka i polecam, jeśli ktoś ma problemy z niedoskonałościami. Bardzo dziękujemy za kolejną pozytywną opinię. Dziękujemy serdecznie. I kolejne pytanie, to znowu przejdziemy do cery suchej. Hubi pyta o krem na atopowe zapalenie skóry rąk i nóg. W przypadku skóry z AZS-em zdecydowanie polecimy krem regenerująco, natłuszczający, emulsję regenerującą, natłuszczającą z serii Ziajamet kuracja AZS. Preparat ma bogatszą konsystencję, również zawiera w sobie syrop kukurydziany o właściwościach przeciwświątowych. W przypadku kończyn, jak również zgięć na rękach czy na nogach, tamten świąt jest zwykle najintensywniejszy, więc wtedy zaproponujemy właśnie ten preparat. Są też dwa pytania, które właściwie oscylują wokół podobnego tematu. Agniesik i Ewa zainteresowane są pielęgnacją do cery dojrzałej dla kobiet 50+, i czy można połączyć kremy przeciw niedoskonałościom z kremami przeciwstarzeniowymi? Ja odnoszę wrażenie, że nasi słuchacze byliby zainteresowani live'em, podcastem dotyczącym pielęgnacji dojrzałej skóry. Ja też to widzę, tak. Także dziękujemy też za te pytania, bo one są dla nas też pośrednio właśnie takimi inspiracjami, więc będziemy do tego, myślę, chciały się odnieść w przyszłości. Jak najbardziej możemy połączyć pielęgnację 50+ z pielęgnacją przeciwtrądzikową. To jest też bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące chociażby okresu menopauzalnego ze współwystępującymi zmianami trądzikowymi. To się wydaje wykluczające z punktu widzenia hormonalnego starzenia się skóry, ale właśnie tak jak Państwo pytacie, takie przypadki się zdarzają, jak na nie reagować. Myślę, że o tym będziemy mówić w przyszłości. Jeżeli chodzi natomiast na tu i teraz, co ja bym mogła zaproponować, chętnie zalecam połączenie kuracji, powtórzę się, antybakteryjnej, oczyszczanie liście manuka. I tutaj zwrócę uwagę przede wszystkim na konkretne, takie intensywne, dogłębne oczyszczanie skóry. I tutaj ponownie rekomendacja pasty do głębokiego oczyszczania skóry w przypadku pojedynczych zmian reduktor. Punktowy reduktor zmian trądzikowych z kuracji oczyszczanie liście manuka aplikuje
warunkujemy go wyłącznie na zmiany trądzikowe. W przypadku natomiast pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry 50+, zaproponujemy serię z masłem jaśminowym. I ostatnie już pytanie podczas tego spotkania na żywo. I będzie to pytanie na temat Zioja Pro. Jesteś gotowa? Spróbujemy. Sylwia pisze tak. Co polecacie na skórę trądzikową? Używam serii Pro, na przykład krem Sebo i peeling bardzo mocny. Jakaś maska do tego? Mm-hmm. Zaproponuję maskę glinkową. Maskę glinkową z glinką zieloną. Maska ta, chociaż będzie zawierała informacje przede wszystkim o nawilżaniu, z uwagi na zawartość ilitu, czyli glinki zielonej, przepięknie będzie redukowała nadmierną ilość sebum. Glinki mają właściwość takie adhezyjne, one mocno przyciągają cząsteczki sebum, w ten sposób matują skórę, dodatkowo wyciszają podrażnienia. Proszę Państwa, skończyliśmy etap zadawania pytań, bo już niestety kończy nam się czas. Jest teraz nam bardzo miło. Tak, to naprawdę tyle pytań przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo towarzyszyć nam podczas kolejnych live'ów, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Odsyłamy jeszcze raz do Zioja Lab Story, do naszej platformy podcastowej, gdzie dzielimy się z Państwem kolejnymi informacjami pielęgnacyjnymi. Czekamy na Państwa feedback, czekamy na Państwa również kolejne propozycje dotyczące następnych tematów naszych wystąpień. Mamy nadzieję, że przekonałyśmy Państwa do tego, aby korzystać z naszych produktów, tym razem produktów do serii do skóry tłustej, mieszanej, trądzikowej. Mamy nadzieję też, że te informacje są dla Państwa przydatne, atrakcyjne. No i co? Chyba będziemy się żegnać. Myślę, że Magda w tym czasie, bo pokazuje nam tutaj, że potrzebuje jeszcze troszeczkę czasu, żeby wybrać te najbardziej aktywne, najbardziej kreatywne osoby. Zresztą dzisiaj tyle miłych informacji, jakie tutaj się pojawiły. Pierwszy raz też nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale nie przejmujcie się, nie odpowiemy na nie teraz, odpowiemy na nie, jak skończymy live, napiszemy do Was wiadomość. I również serdecznie zapraszamy na stronę ziaja.com, gdzie dzisiaj do 13 trwa nasz hot sale na serię do cery tłustej, czyli jeju, liście manuka i nuno. Możecie kupić je dzisiaj do 13 z 30% zniżką, a dla osób zapisanych w naszej bazie SMS-owej będzie kolejne 10% rabatu, czyli łącznie 40% rabatu na te trzy wybrane serie. A jeśli ktoś z Was nie zdążył się zapisać, to zawsze może w komentarzach do tego live'u poszukać, bo tam na pewno gdzieś jest napisany kod, który trzeba dodatkowo wpisać. I jednocześnie też zachęcamy Was do pisania do nas wiadomości, do brania udziału w naszych sesjach questions and answers, ponieważ właśnie na podstawie Waszych wiadomości my jesteśmy w stanie przygotować cały materiał na live'y, podcasty, ale też wpisy, promocje. O, już widzę! Tak, gratulujemy serdecznie. Magda napisała w komentarzu, proszę sprawdzić, czy tam jest Wasza nazwa użytkownika. Ale powiedzmy ją głośno. Gratulujemy TheCrazy9639. Jestem zdziwiona. Tak, i żywiczka Serafi. Tak, rzeczywiście bardzo dużo pytań dostałyśmy od Was. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bo ja bym tak, może taki zdradzić sekret. Zawsze jak zaczynamy live'a, to troszeczkę się stresujemy, że tych pytań nie będzie. Także bardzo Wam dziękujemy, bo też ułatwiacie nam te spotkania. Prosimy o kontakt mailowy na adres facebook@zioja.com. Tam dogadamy się co do adresu i wyślemy tę wspaniałą paczkę z kosmetykami do pielęgnacji cery tłustej. Nawet dwie paczki! Ania, zastanawia się, dwie paczki! Ania. Wyślemy dwie paczki, nie będą się musiały Panie dzielić ze sobą, ale ewentualnie starczy z bliskimi. Dla obu pań. Dobrze, dziękujemy w takim razie serdecznie. Wiesz, że myśmy się nie przedstawiły? Przed Wami Jana Marta i Natalia. Do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia.